Вот у нас, как в русском... У нас, jak w ruskiej anegdocie. Работал на заводе... Pracował w fabryce produkującej wózki dziecięce. Znacie ten żart? Знаете этот анекдот, да? Urodziło mu się dziecko, więc myśli, ukradnę jedną część, potem drugą, złożę w domu i karabin maszynowy wyszedł. Jakoś nie wychodzi wózek dziecięcy. Nijak nie wychodzi. Skoro jesteś obywatelem, bądź zawsze patriotą swojego kraju. Owszem, szykowaliśmy się. I nie zdradzaj go, nie oddawaj go i broń go. No i szykowali nas do marszu. Cudzej ziemi my nie chcemy, swojej pięci nie oddamy. Zgodnie z tym hasłem naród wierzył, że rzeczywiście Niemcom nie ustąpimy. Za ojczyznę, za Stalina. Dlaczego wojna się zaczęła? Pan pyta o przyczyny? A o Hitlerze pan coś czytał? Nie? Hitlerowi trudno cokolwiek dodać. Są już tysiące filmów, wszystko jasne, wszyscy rozumieją, kim był Hitler. To ludożerca. To ludożerca, który unicestwił miliony ludzi. Ale jeśli Hitler był ludożercą, to nie oznacza, że Stalin był wegetarianinem. To Stalin szykował drugą wojnę światową. Całe życie, krok po kroczku, tworzył taką sytuację, by wybuchła druga wojna światowa. Wszystko dla osiągnięcia panowania nad światem. Nie przyszliśmy dziś bez powodu tutaj do Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. A powiedzcie, dzieci, kiedy zaczęła się wojna? Wielka Wojna Ojczyźniana. Dwudziestego drugiego czerwca 1941 roku. O której, Wania? O godzinie 4 rano. A dlaczego się zaczęła wojna? Nie wszyscy naraz. Dlatego, że niemieccy faszyści chcieli podbić cały świat. Państwu robotników i chłopów potrzebny był pokój dla budowy nowego społeczeństwa, dla szczęścia ludzi. 22 czerwca o 4 rano około 190 dywizji Hitlera i jego sojuszników rozpoczęło natarcie na zachodniej granicy ZSRR. Nierówne były siły. Niemcy chcieli podbić cały kraj. Cały świat chcieli podbić. A powiedzcie, czy my byliśmy gotowi do wojny? My nie wierzyliśmy, że zaczęła się wojna. Stalin nie wierzył. Tak, Stalin nie wierzył, prawda? Związek Sowiecki niegotowy do wojny. Stalin niegotowy do wojny. Tak mówią, niegotowy do wojny. Raz komunistyczna propaganda powiedziała, że niegotowy, to znaczy, że niegotowy. Zadałem sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego 22 czerwca 1941 roku wszystko u nas nie tak? U nas wszystko nie tak. Zawsze byliśmy mądrzy, a 22 czerwca byliśmy durniami. Zawsze mieliśmy najlepsze na świecie czołgi, a 22 czerwca były słabe. Kto stroi z siebie durnia? Komunistyczna władza. Dlatego, że ona szykowała zbrodnie. Ta zbrodnia się nie udała i wszystko trzeba było ukryć. Że słabe samoloty, słabi piloci, żeby nie pokazać, że szykowała się zbrodnia. W przedszkolu nam zawsze mówili: Stalin to nasz ukochany ojciec. Stalin nasz ojciec, lubimy.
Lenin też, znaczki były z Lenin także. Znaczki były z portretem małego Lenina. My byliśmy dziećmi rewolucji i nam gwiazdeczki z portretem Lenina przypinali. Towarzysz Lenin. W przedszkolu nas uczono miłości do towarzysza Lenina. Dziadek Lenin bardzo kochał dzieci i tym podobne. Przecież nie opowiadali, ilu on pomordował. Nie wiedzieliśmy, że kazał rozstrzeliwać. Im więcej, tym lepiej. Jak dobrze żyć w sowieckim kraju. Czerwoną chustę nosić z dumą. No ja sama była pionierką i komsomolką. Ja sama byłam pionierką i komsomolką. Ja wychowywałam tak. Tak się wychowywałam. Ja Stalina lubiła. Stalina kochałam, pisałam o nim wypracowania. Ojciec ukochany. Stalin, to był nawet nie Chrystus, to było coś wyższe. Stalin był wręcz kimś więcej niż Chrystus. Zachód, pełen imperialistycznych ludożerców, jest siedliskiem ciemnoty i ucisku. Naszym zadaniem jest zniszczenie ich, by przynieść szczęście i dobrobyt ludziom pracy wszystkich narodów. Cerkwie wysadzali, dlatego że nie wolno było. Boga nie było żadnego, tak mówili, że to wszystko intrygi imperialistów. A za granicą wszystko było źle, tak nam mówili. I my to odczuwaliśmy, że stoi ściana między nami i innym światem, kapitalistycznym światem. Była maska z wielkimi oczami, była trąba, było pudełko. Tam filtry pewnie były. Jeszcze jako uczeń chodziłem w tych maskach przeciwgazowych. Na dachach stały syreny i te chemiczne alarmy ogłaszali w radio i wszyscy się kryli. Kogoś łapali, to była taka nauka. Jak alarm, to nikogo nie powinno być na ulicy. A jeśli człowiek dalej gdzieś szedł, łapano go, kładziono na noszach, podnoszono, w taki sposób demonstrowano, jak to powinno wyglądać. Co i jak na wypadek wojny. Że powinniśmy być gotowi. Że powinniśmy być na coś gotowi. Członkami OSSA w Jachimu byliśmy wszyscy. Organizacja OSSA w Jachim była w tym czasie bardzo szeroko rozwinięta. Nie tylko w szkołach, ale i na uczelniach. W każdym przedsiębiorstwie, w każdym zakładzie pracy. Ten system przygotowywał do obrony przeciwchemicznej. Kilka masek ktoś przytargał na podwórko i bawiliśmy się. Ale trudno w nich było oddychać. Dokonujemy dzieła, które jeśli się powiedzie, dokona przewrotu w całym świecie i wyzwoli całą klasę pracującą. A powiedzcie dzieci, jak nazywał się nasz kraj? ZSRR. A co to takiego ZSRR? Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Było 12 republik, a Rosja najważniejsza. Dziś republik oceniać nie będziemy, ale na pewno nasz Socjalistyczny Związek Republik, ten nasz własny system, nie podobał się innym państwom, które chciały nasz związek zniszczyć, prawda? Вот
Reguła jest taka. Jeśli całą ekonomiczną władzę zebrać w kłębek, taki krąg kilku osób, to ci ludzie od razu będą wszędzie szukać wrogów. Jeśli kilku ludzi rozwiązuje wszystkie ekonomiczne problemy całego państwa, jeśli nie my sami, tylko oni w biurze politycznym podejmują za nas miliardy decyzji, co robić, kiedy, gdzie, to oni nie mogą wszystkiego. To socjalizm, inaczej być nie może. Więc wyjaśniają, nie ma nafty, dlatego że wrogowie, nie ma mięsa, wrogowie winni. Wtedy trwała kolektywizacja w kołchozach i rolnikom wszystko zabierali. I mówili kułak. Nas rozkułaczyli. Wszystko odebrali. Za nic. My własną pracą domy stawialiśmy, ziemię uprawialiśmy. Więc za co? Wtedy nie za co było. To nazywało się nadzwyczajna komisja, ČK. Przychodzili bez żadnego sądu, bez niczego, zabierali wszystko. Wszystko. Nawet jak się fasole schowało w kieszenie, stamtąd wytrzepywali. Wszystko. Kułak, czyli szkodnik. Za szkodnictwo represjonowano, wywożono do łagrów. Ilu z nas wywłaszczyli, wysiedlili? Z Ukrainy. Setkami tysięcy. Сотні тисяч з України виселялися. А були такі, що яких... A niektórych po prostu rozstrzelali jako zdrajców ojczyzny. Як змінників, предателі, оце і все. Мамина подруга... Мами przyjaciółka była sekretarką i ją zabrali. Zabrali... Mama jej zanosiła paczki i w końcu jej powiedzieli, że paczki są już niepotrzebne. Lali już nie ma. Вот, потом... Potem przyjaciela taty w nocy zabrali. Jego zabrali, potem żonę, dziecko. Jego rozstrzelali. Od początku lat 30. prawie przy każdym kołchozie były tak zwane dietdomy. A co to takiego dietdomy? Domy dla dzieci represjonowanych, kułaków, po prostu chłopów. A ich dzieci oddawali do innych wsi. O ile wiem, przynajmniej w moim rejonie te domy dziecka były wszędzie. Do końca lat 30. w Związku Sowieckim zarejestrowano urzędowo zaginięcie 17 milionów osób. Miliony ludzi rozstrzelanych, najlepszych ludzi. Nawiasem mówiąc, rosyjskich oficerów rozstrzelali. Polskich później. Zniszczyli wszystkich dyplomatów. Zniszczyli przedsiębiorców. Potem zniszczyli wszystkich dobrych chłopów, czyli kułaków. A kto to kułak? To chłop, który nie tylko może wyprodukować chleb dla siebie, a jeszcze na sprzedaż. A ty sprzedajesz? Lepiej chleb w Ameryce kupimy, a ciebie zniszczymy. W kraju jest terror i obozy pracy. Jest kołyma, która daje złoto. Ale ktoś na tej kołymie musi pracować. Akurat 10 albo 20 milionów najlepszych rolników wywieźli na Sybir i zniszczyli wszystko. Ot, socjalizm, wolność i rezerwy robotnicze. Mamy dużo złota, wysyłamy to do Ameryki, a Ameryka przywozi cały sprzęt do wszystkich fabryk wojennych. Zresztą innych nie mieliśmy. Do Tankogrodu, to jest do Czelabińska, Nieżnego Tagiłu, buduje się tam fabryki traktorów. Tak zwane fabryki traktorów. A najpotężniejsza na świecie fabryka samolotów była zbudowana w Komsomolsku nad Amurem. Komsomolcy w latach 30. budowali największe na świecie serie techniki wojennej.
Ale cywilnych samolotów nie było. Słabo się żyje, ale to w imię lepszego jutra. A o komunizmie mówili wiele. Cały czas mówili, że na horyzoncie komunizm i wszyscy czekali, że już zaraz zacznie się komunizm. Że wszyscy będą zabezpieczeni, wszystko będzie bezpłatne. Szczególnie mówili, że wszystko będzie bezpłatne. Tak, wyjaśniano nam, że dążymy do stworzenia komunistycznego społeczeństwa. Teraz póki co mamy socjalistyczne społeczeństwo. To początkowy etap, ale dążymy do komunizmu. Stany Zjednoczone świata, a nie tylko Europy, są formą państwową jedności i wolności ludów, którą wiążemy z socjalizmem. Pokojowy trud państwa radzieckiego ochrania niezwyciężona Armia Czerwona, okryta sławą niezrównanych, bohaterskich czynów. Życie jak życie. Były wady, był system kartkowy na chleb. Ciężko było się ubrać, obuwie kupić, bo w sklepach prawie niczego nie było. W roku głodu ludzie umierali, padali opuchnięci z głodu. Wielu pomarło. Straszno. Rzucali na wóz jak snopy i wieźli wyrzucać do dołów. Nikt tam nie robił żadnych pogrzebów. Nie było komu, bo wszystkich rozstrzelano albo wywieziono do łagrów. Bo wszystkich albo postrzelali, albo wywieźli gdzieś w tabory. Jeździła maszyna. Jeździł samochód i zbierał ludzi. Przy czym czasami zabierali jeszcze żywych. Zrzucali za miastem do dołów, polewali wapnem. Wie pan, ciężko nawet wspominać. Ludzie tracili rozum. Jak zobaczyła młoda matka, że sąsiadka leży martwa, a dziecko jeszcze żyje i bierze do buzi pierś tej martwej matki. To ta, która była tego świadkiem, rozum traciła. Boże wolę, ta, co zostawiła żywa. Tak wyglądał 1932 i 1933 rok. Powszechna militaryzacja gospodarki w Związku Sowieckim w ramach tzw. kolektywizacji i centralnego planowania doprowadziła do śmierci głodowej wedle różnych szacunków od 6 do 15 milionów ludzi. W 1931-32 roku, to jest na początku lat 30., wybitny konstruktor samolotów Andriej Nikołajewicz Tupolew zaprojektował pierwszy na świecie całkowicie metalowy bombowiec. Nikt na świecie nie produkował metalowych bombowców, tylko drewniane. To było wybitne osiągnięcie w sowiecki przemysł w latach, kiedy był u nas straszny głód i kanibalizm. Wyprodukował 200 takich samolotów. Wtedy on poszedł dalej. Zaprojektował TB-3. To taki sam samolot, ale miał 4 silniki. Miał całkowicie metalową konstrukcję. Nikt na świecie takiego samolotu nie miał i przemysł sowiecki wypuścił ich 818 przez kilka lat. To jest, każdego dnia wypuszczali jeden samolot. W strasznych latach to było możliwe. Wojskowemu wychowaniu fizycznemu poświęcano szczególną uwagę.
Wszyscy obowiązkowo ćwiczyli rzuty granatem. Biegi, skoki, w dal, wzwyż, trenowali nas. Komsomolcy, pionierzy, ktoś z góry przecież dawał im zadania. Zdawaliśmy normy sprawności na GTO. Gotowy do pracy i obrony. Gotów do pracy i obrony. Takie znaczki dawali. Ja też taki miałem. Tak nas przygotowywali. A uczyli nas też strzelać. W każdej szkole był komplet broni i było przystosowane pomieszczenie na strzelnicę. I każdy uczeń obowiązkowo wielokrotnie strzelał z tej broni i umiał strzelać. Nas, chłopców 9 klasy, 3 razy w tygodniu prowadzili na przygotowaną strzelnicę. I tam po półtorej, dwie godziny wprawialiśmy się w strzelectwie. Dla młodszych klas były zorganizowane drużyny młodego strzelca. A dla klas starszych Woroszyłowski strzelec. To także w jakiejś mierze były przygotowania do wykonywania obowiązków żołnierza. Ja i moi koledzy z klasy nosiliśmy odznaki strzelca Woroszyłowskiego. To oznaczało, że i my jesteśmy gotowi. Do wojny. Związek Radziecki spodziewał się napaści. I wspominało się o tym wszędzie, nawet w piosenkach, że na Związek Radziecki z pewnością ktoś napadnie. My przygotowywaliśmy się do wojny, owszem. Lecz w rezultacie agresor zostanie zniszczony przez Związek Radziecki nie na naszym, lecz na jego terytorium. I ja też chciałem iść na wojnę, bo już cały byłem naelektryzowany tą wojną. I oczywiście wszystkie filmy i wszystkie wystąpienia kierownictwa głosiły: będziemy walczyć tylko na cudzym terytorium, tylko na terytorium wroga. Za ojczyznę, za Stalina. Jasne? Wycofaj, książę, swoje siły za jezioro. Spiesz się, książę. On ma rację. Nim zaświta, wracajmy na swój brzeg. Kto nie chce bić się na obcej ziemi, nie ma czego szukać na swojej. Na obcej ziemi będziemy się bić. Zrozumieliście? Przed II wojną światową w Związku Sowieckim była prawdziwa spadochronowa mania. W każdym parku, w każdym miejskim parku, tam gdzie tańce, zawsze stała wieża spadochronowa. Wieża. Ludzie przychodzą, zakładają im spadochron, skaczą i opadają na ziemię. Nawet w mało zaludnionym miejscu. Obowiązkowo była ich masa w całym kraju. Tak, były takie parki z wieżami i skakali tam. Takie wieże były nad Dnieprem w parkach, w parku Puszkina, który dobrze znałem. Jeden zachodni historyk powiedział, że było to hobby narodowe. Po prostu narodowe hobby. Lata 30. od takim się zachciało i skakali.
Jednakże kiedy spadochrony się zużywały, dziewczyny spadochroniarki ten spadochron między sobą cięły, dlatego że nie miały z czego majtek uszyć. A ja mówię, w kraju, w którym nie ma materiału na majtki, w ogóle nie ma żadnego materiału. A na spadochrony? Proszę bardzo. Oczywiście, obowiązkowo. Jakby to mogło być, żeby w rejonowym centrum była wieża i my byśmy nie skakali na spadochronie? Na pewno ze 100 razy skakaliśmy. Tak, skakałem nawet z samolotu. Niczego się nie bałem. I my wszyscy byliśmy gotowi do obrony ojczyzny. Po pierwsze, w wojnie obronnej nie wykorzystuje się spadochroniarzy. Nie da się ich użyć. Spadochroniarzy wykorzystuje się tylko w wojnie zaczepnej. Do przygotowania spadochroniarza wieża spadochronowa to dopiero początek. Potem potrzebne wam lotnisko, a potem samolot. Potrzebny doświadczony pilot, którego trzeba karmić, a samolot spala benzynę. A u nas wszystko państwowe. Czyli ktoś musiał pobudować fabryki spadochronów. To znaczy produkować płótno jedwabne. A gdzie w Rosji kupić jedwab? Kupowali go w Chinach. W czasie, kiedy w kraju był głód, kanibalizm i jedzenie trupów, ludzie trupy jedli, a w tym czasie towarzysz Stalin przygotowuje milion, powtarzam, milion spadochroniarzy. To oficjalne dane. A oni mówią, takie hobby. Ale to hobby nie mogło się samo narodzić. To wszystko działało na poziomie państwa. Szykował się milion spadochroniarzy. To jest bardzo elitarna formacja, bardzo droga. Dla obrony to nie było potrzebne. W obronie to nam nie pomoże. A dla ataku? Proszę bardzo. Przed wojną nikt nie wybierał się walczyć. Rozmów żadnych o wojnie nie było. Po prostu nas szkolono. Ja już po pierwszym roku studiów byłam na obozie wojskowym. I tam uczyłam się czołgać z karabinem i strzelać do tarczy. Czuło się, że nas przygotowują, ale żadnych rozmów nie było. Przede wszystkim karabin, a potem taktyka. Oczywiście, mapy, rzeki, mosty budować uczyli. I przede wszystkim dyscyplina. Za przerwanie natarcia rozstrzelanie. Od i szykowali nas do marszu. Cały problem w tym, że Związek Sowiecki nie mógł współistnieć z normalnym światem. Przypuśćmy, że mam sąsiada, który ma dobrą krowę, ładny dom, a ja? Ja nie mogę się z nim równać. Co mam robić? Jest dobre wyjście. Kupić paczkę zapałek i podpalić jemu dom. A żeby mu jeszcze krowa zdechła. To samo z całym sowieckim systemem. Dlaczego oni byli zawsze tak agresywni? Dlatego, że oni nie mogą współistnieć. Lenin mówił, albo jedno, albo drugie zwycięży. Albo kapitaliści, albo socjalizm. Inaczej zdjęć być nie może. Związek Radziecki pomagał wszystkim komunistycznym partiom, nie tylko Europy, ale całego świata. Mówiono o tym, że tam też ludzie powstaną i będą walczyć. O to, żeby u nich było tak jak u nas, żeby nie było kapitalistów. To był cel Lenina, żeby na całym świecie zrobić rewolucję.
Zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju wcale nie wyklucza wojen. Wręcz przeciwnie, zakłada je. Naród tak ufał Armii Czerwonej. Ona miała taki wielki autorytet, że kiedy żołnierz na urlopie szedł w mundurze, to za nim dzieci biegły. Bardzo duży autorytet miała armia. Nas wychowywano przede wszystkim na filmach wojennych. Jeśli jutro będzie wojna, był taki film. Nasi zwyciężali wszystkich. To często pokazywali. I piosenka "Jeśli jutro wojna, jeśli jutro w marsz". Tak, tak, jeśli jutro wojna, jeśli jutro w marsz. Jeśli jutro w marsz, choćby dziś do marszu bądź gotów. Te pieśni, one wszystkie były ukierunkowane na wychowanie patrioty, na wychowanie obywatela Związku Radzieckiego. Dlatego te pieśni były właśnie, zwłaszcza pieśni wojenne, było o zwycięstwie, że jesteśmy najważniejszym państwem. Kiedy byłem jeszcze w drugiej klasie na Białorusi, trwały wielkie manewry i pokazali całą technikę, która brała udział w tych manewrach. Kiedy czołgi jechały, wtedy były czołgi BT z podwójnym silnikiem. I kiedy jechały w kolumnie około pół godziny, a potem czołgi ciężkie, to patrzyłem na tę technikę, na uzbrojenie. Pokazali cały sprzęt, samoloty, to myślałem, że nas nigdy w życiu nikt nie tknie. Mieliśmy czołgów więcej niż wszystkie kraje razem wzięte. Mieliśmy więcej wojsk powietrzno-desantowych, więcej samolotów bojowych, więcej okrętów podwodnych niż wszystkie kraje świata razem wzięte. Po co to wszystko? Ja wam pokażę. To T-40. To najlepszy na świecie pływający czołg. Nikt na świecie w ogóle nie miał pływających czołgów. Problem w tym, że jeśli bronimy swojego kraju, to nie musimy nigdzie pływać. W tym rzecz. A my mieliśmy samych tylko pływających czołgów 4000. 4000. To jest więcej niż Hitler miał wszystkich. My wojny nie chcemy, siebie obronimy. Niedarmo umacniamy obronę. No i cały czas zapowiadali, że będzie wojna. W radio o tym wciąż mówili. Przed wojną my, dzieci, bawiliśmy się w wojnę, w pielęgniarki, rannych. Jednego chłopca mało co nie powiesili. On był faszystą. Aleksander Newski? Tak, to dobry film był. Zachwycający film. O czym? O wojnie z Niemcami. Wiedzieliśmy tylko, że Niemcy są agresorem, a ZSRR to bardzo sprawiedliwe, demokratyczne państwo. W fabryce, gdzie moja mama pracowała, tam ich zebrali. Taki miting. I powiedzieli, że Związek Radziecki powinien zawrzeć pakt o nieagresji z Niemcami. Porozumienie. I moja mama wystąpiła i powiedziała, jak można zawierać porozumienie z państwem, które zawsze było naszym nieprzyjacielem. Po zebraniu podszedł do mojej mamy człowiek i powiedział, proszę nie nocować kilka dni w domu. Zmiana taka nastąpiła, że Niemcy na dzisiejszy dzień to też socjaliści. Wszędzie pisali, że Niemcy i sam Adolf Hitler to nasz bliski przyjaciel i towarzysz.
nasz bliski druh i towarzysz. Też socjalista. Oni podchodzą do tego trochę po swojemu, a my mamy trochę inne podejście. Tylko tyle. Zaprowadzi porządek w Europie i my mu w tym dopomożemy. A czemu byliśmy niegotowi do wojny? Bo Niemcy podpisali z nami pakt o nieagresji. Prawidłowo. Taka umowa, że Niemcy nas nie napadną. Prawidłowo. Podpisano porozumienie pokojowe. Głównym sprawcą II wojny światowej był Stalin. Podpisał pakt Ribbentrop-Mołotow, żeby Niemcy napadły na Polskę. I tym samym, aby wybuchła II wojna światowa. Dla nich mir i wojna. Dla nich pokój i wojna to instrumenty, to dwie ręce mordercy. I oni wykorzystywali zawsze pokój i wojnę dla jednego, dla ustanowienia światowego panowania. Po co mamy straszyć Hitlera? Niech napada na Polskę. Gdy napadnie na Polskę, to Francja i Wielka Brytania wypowiedzą mu wojnę. A za Wielką Brytanią stoją Stany Zjednoczone Ameryki. I tyle. Stalin mówił, niech kapitaliści gryzą się jak psy. Oto walka o pokój. Hitler potrzebuje surowców strategicznych. Bez sowieckiej ropy podbój Francji jest niemożliwy. I Stalin mówi, ja ci wszystko dam, ty tylko walcz. I Niemcy walczą z całą Europą. No oczywiście niech oni walczą, a my na tyłach będziemy. Przecież nie żal nam panów. Niech Hitler ich wszystkich zniszczy. A potem my przyjdziemy ich wyzwolić, żeby w całej Europie było tak jak u nas. Oto czerwonogwardziści prowadzą wziętych do niewoli polskich żołnierzy. Nie będą już więcej musieli walczyć za panów. Wkrótce wrócą do domów, do swoich rodzin. Z niezwykłą miłością i serdecznością wpatrują się ludzie w te drogie, bliskie twarze. Wielki Stalin, Woroszyłow, członkowie politbiura partii bolszewickiej, przywódcy potężnego narodu radzieckiego, który wyzwolił miliony Ukraińców i Białorusinów spod ucisku pańskiej Polski. W tym marszu już brałem udział. Skierowali nas na Przemyśl. Przemyśl to polskie miasto było. A ja służyłem tam na granicy. Jaka była cel wojny? Jaki był cel wojny z punktu widzenia Związku Sowieckiego? Jaki cel wojny? Związek Sowiecki w tym czasie z nikim nie walczył. A z Polską my nie walczyliśmy wcale. My wyzwalaliśmy tylko zachodnią Ukrainę. Ale razem z Niemcami Związek Sowiecki zniszczył Polskę. Zniszczył Polskę. Podczas wojny? W 1939. Nie, no co pan? Jaką Polskę zniszczył? Kto tam był? W Polsce nie było wtedy żadnych Sowietów. Na Polskę nikt nie napadał. Niemcy napadli i wzięli zgodnie z porozumieniem, które określił Ribbentrop i Mołotow. Ale jakże nie napadli, skoro pan sam tam był w czołgu? Gdzież ja tam byłem? Przemyśl to pograniczne miasto. W 1939 roku reakcyjne siły Finlandii sprowokowały wojnę. Co tam robiliście? Jak trafiliście do Finlandii?
Co robiliśmy? Nic nie robiliśmy. Zawieźli nas tam, żebyśmy walczyli z Finami i tyle. Po tym, jak nasi pokonali Finów, u nas w sklepach pojawiły się pyszne fińskie cukierki. Były takie ładne, to pamiętam. A kraje nadbałtyckie to nie była wojna? Kraje nadbałtyckie przecież zgodnie z porozumieniem oddali. Także północna Bukowina, gdzie Czerniowce i inne miasta też w ten sposób zostały oddane Związkowi Sowieckiemu. Mołdawia, tak, ona należała do Rumunii, a potem weszła w skład Związku Sowieckiego. Taka żołnierska służba. Powiedzieli naprzód, to naprzód. Kazali, to szliśmy. Także do 45. Więc do 41 Związek Sowiecki był neutralny. No, w jakimś stopniu neutralny. W jakimś stopniu neutralny. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało 25 tysięcy polskich jeńców wojennych i więźniów politycznych. Rozkaz mordu sygnowali osobiście członkowie najwyższych władz Związku Sowieckiego. Była to tak zwana zbrodnia katyńska. Kiedy Stalin ostatecznie zdecydował, ruszamy na Europę, żołnierze nam się przydadzą. Będziemy ich na razie trzymać w gułagu. Ale ci oficerowie będą przeszkodą. Oni nie pozwolą z Polski zrobić Polski Ludowej. Nie pozwolą ustanowić polskiego Politbiura i polskiej bezpieki. Ich trzeba unicestwić. Właśnie ich. I on ich unicestwił. W latach 1939-41 setki tysięcy innych mieszkańców podbitych przez Armię Czerwoną terytoriów, obywateli Polski, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii, deportowano, uwięziono lub zgładzono. My cały czas staraliśmy się nie dopuścić do wojny. Tak było. Czy Związek Sowiecki był neutralny, czy nie? Ja uważam, że był. Leninowska zasada bronić swego kraju na cudzej ziemi w każdej chwili może przejść w fazę praktycznych działań. Czuliśmy, że coś będzie, że coś się szykuje. Czuliśmy jak żołnierze. Oj, trenowali nas. Codziennie alarmy bojowe były. Nadzwyczajna gotowość marszowa to się nazywało. I już, biegiem zakładasz mundur, broń i marsz. Z pełnym wyposażeniem, z ostrym strzelaniem, z forsowaniem. Nam w 510 Pułku Piechoty w Nadwołżańskim Okręgu Wojskowym nagle ogłaszają, gdzieś tak 5 maja, że jedziemy na ćwiczenia na zachodnią granicę. Odprowadzała nas ludność ze łzami w oczach. Bo wszyscy rozumieli, nie tylko kadra dowódcza, że jedziemy na wojnę. Nie na ćwiczenia, jak nam powiedzieli, ale na wojnę. Nas podnieśli alarmem nie 22, a już 20 czerwca w naszej jednostce, 56 dywizji. Ogłosili alarm i wyszliśmy na granicę. I staliśmy tam już na 2 dni przed rozpoczęciem wojny. Ale przyjechał dowódca dywizji z dowódcą pułku i powiedział: tak, alarm bojowy, ale rozpoczynać walki nie wolno. Trzeba tak zrobić, żeby kto inny ją zaczął. Żeby się nie okazało, że jesteśmy sprawcami wojny. I oto nam objaśniają, że Związek Sowiecki był niegotowy do wojny. Ja wam pokażę. Oni wydali krótkie rozmówki rosyjsko-niemieckie dla szeregowców i młodszych dowódców. Podpisano do druku 29 maja 1941 roku. Jak się nazywa ta stacja? Gdzie jest telegraf? Przestań nadawać, bo zastrzelę. Gdzie jeszcze wylądowali spadochroniarze?
A to jest moja ulubiona fraza. Strona 86. Страница 86. Sie brauchen keine Angst zu haben. Bald kommt die Rote Armee. Wam nieczego bojać. Nie musicie się niczego obawiać. Niebawem nadejdzie Armia Czerwona. I oto znów do wojny na terytorium Związku Sowieckiego to nikomu niepotrzebne. Więc kraj był niegotowy do wojny. Prawda, dzieci? Skoro był podpisany pakt pokojowy, to nie byliśmy gotowi, prawda? A my, Rosjanie, żyliśmy pokojowo i spokojnie, nikomu nie zagrażając, prawda? Aż tu nagle Niemcy nas napadli. Tak, oni nas nie uprzedzali. Mieli z nami pakt. Zdradziecko. To jest bez wypowiedzenia. Napadli na nasz kraj. Napadli na naszą stronę. Niebo stało w ogniu. Zaczęła się ofensywa. Lotnik informował, że Rosjanie biegają jak wystraszone mrówki. Rosjanie rzucili się do ucieczki. Otóż przygotowanie Związku Sowieckiego było całkowicie jednostronne. W tym sensie, że Związek Sowiecki był niegotowy do obrony swojego terytorium. Przygotowanie do obrony i przygotowanie do ataku to dwie całkowicie różne rzeczy. To znaczy, jeśli szykujemy się do obrony, to mosty wysadzamy. A jeśli szykujemy się do ataku, to mosty budujemy. I właśnie ta nasza gotowość do ataku zadziałała przeciw nam. My pobudowaliśmy mosty, a Niemcy po nich przeszli. Natknęliśmy się na armię rosyjskich czołgów z ciężkimi rosyjskimi czołgami KW-1 i KW-2. Czołgi te, jeśli chodzi o uzbrojenie i opancerzenie, miały nad nami ogromną przewagę we wszystkich rodzajach broni, jakie mieliśmy do dyspozycji. Nawet celne strzały odbijały się. Po zniszczeniu armii czołgów pod Wasiliszkami stwierdziliśmy, że jeden z czołgów miał 70 celnych trafień, a mimo to nie odniósł najmniejszych uszkodzeń, które uczyniłyby go niezdolnym do walki. Cała sytuacja była dla nas deprymująca. Bo nie spodziewaliśmy się tak dużej przewagi zbrojnej i technicznej Rosjan. Czołg KW. To był jedyny na świecie ciężki czołg. Nikt więcej na świecie, ani Amerykanie, ani Japończycy, ani Polacy, ani Francuzi takich czołgów nie mieli. Ni u Francuza takich tanków nie było. Ich było 711. Było ich 711. To znaczy 711 czołgów KW. Poza tym na świecie zero. 711 niezniszczalnych czołgów, których niemieckie przeciwpancerne działo nie chwytało i armaty niemieckich czołgów nie chwytały. A Niemcy Tygrysa, swój ciężki czołg, zaczęli rysować dopiero w maju 1941 roku. Więc jeśli by Stalin napadł z tymi czołgami, nie można byłoby ich niczym zatrzymać. Do połowy lipca nie natrafiliśmy na żadne umocnienia polowe, rowy przeciwpancerne, na żadne stanowiska obronne Rosjan. Z czego wynika, że Rosjanie nie zamierzali się bronić. Miała miejsce ogromna koncentracja wojsk. Rosjanie nie szykowali tych mas do obrony. Tylko zamierzali maszerować na zachód, żeby zdobyć nas szturmem. Ale nie byli jeszcze gotowi, kiedy myśmy zaatakowali. To tak jak w grze w hokej. Jeśli wszystkich wystawimy do ataku, to mamy przewagę w ataku. Ale w tym przypadku bardzo ryzykujemy, że nie mamy żadnej obrony. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w pierwszej połowie 1941. Wszystko było szykowane do ataku. Ale Hitler pokrzyżował Stalinowi plany.
Wielu obywateli sowieckich witało Niemców jako wyzwolicieli. Eskalacja niemieckich zbrodni i ludobójstwa przyczyniła się do odwrócenia losów wojny. Liczba obywateli sowieckich, którzy stracili życie w tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, pozostaje nieznana. Władze kremlowskie w różnych okresach podawały liczby od 7 do 27 milionów ofiar. Miliony byli. Miliony ludzi pochowano. Miliony ludzi pogrzebano. A kto ich zabił? Dlaczego? Za co? Do dziś nie rozumiem. Po co nam to było? Dla nas nie to, że jasne i linijne. Rzecz w tym, że w młodości człowiek się nie zastanawiał. Ja teraz dopiero więcej myślę i więcej rozumiem, co się działo. Даже сейчас больше понимаю, что происходило. Wszystko to było przygotowanie do wojny. Oczywiście nie rozumieliśmy, że się nas przygotowuje do wojny, ale faktycznie szykowano nas do tego, co się może naprawdę wydarzyć. Niemcy napadli niespodziewanie. Jak to niespodziewanie, kiedy my już pod koniec kwietnia szykowaliśmy się do wojny. My już gotowaliśmy się do wojny. Kto zna? Kto wie, mówią, że Stalin także chciał napaść na Niemcy, że wojska też były. Po prostu Hitler go wyprzedził. Tak wtedy mówili. Kiedy zaczęła się wojna. Ale mówili o tym cicho szarpem. Naród był w nastroju nie napastniczym, a w obronnym. I żadnych wątpliwości. A potem będzie Francja. A potem będzie Francja, a potem Włochy. A potem będzie tam Indie. A potem Indie i dalej, i dalej. Potem będzie Turcja, Jugosławia. Te kraje, w których nie będzie dużego oporu. Gdzie nas встретят с цветами. Gdzie nas powitają z kwiatami. I тогда byłaby. I wtedy byłaby Francuska Sowiecka Republika Socjalistyczna. Stworzyliby tam kołchozy. Francuscy alpiniści na Mont Blanc wnieśliby po piersie towarzysza Stalina. Jak żyli ludzie przed wojną w Rosji? Pokojowo, spokojnie. Pomagali sobie. Przede wszystkim przyjaźnie. I to właśnie ta przyjaźń wszystkich narodów naszego wielonarodowego państwa pomogła nam ostatecznie zwyciężyć. Prawda? Ta drużba nam pomogła i победить, prawda? W Berlinie wojna zaczęła. W Berlinie wojna się zaczęła i w Berlinie się zakończyła. Pamiętamy słowa wielkiego wodza. Kto z mieczem do nas przyjdzie, ten od miecza zginie. От меча и погибнет. Мы войны не хотим ни с кем. Мы войны не хотим с никим, але своего краю не отдамы никому. И в тем ото духу виховуємо наше молоде покоління. Спасибо. Дякую. Спасибо. А если вы совсем... Победа над фашизмом. Великий пример и великий урок. Zwycięstwo nad faszyzmem to wielki przykład i lekcja dla całego świata. Lekcja aktualna i dziś, gdy znów znajdują się chętni do wojennych awantur. W 2009 roku najwyższe władze Rosji zapowiedziały stanowczą walkę z rewizjonizmem historii, a zwłaszcza ściganie wszelkich prób umniejszania wkładu Związku Sowieckiego w zwycięstwo nad faszyzmem. Sława narodu powiedzielu! Chwała narodowi zwycięzców. Chwała bohaterom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Hurra! Hurra! Thank you.